Od razu w ogóle strzeliło jak z pioruna, jak popatrzyłem w te oczy, patrzcie na te oczy, to w ogóle... A ja w ogóle nigdy nie byłam sentymentalna, nigdy nie wierzyłam w miłość od pierwszego wejrzenia i nie sądziłam, że mnie to trafi, ale rzeczywiście było jak na filmie. Staliśmy w tłumie, Adi się odwrócił, spojrzał na mnie i w ogóle czas zwolnił. Tak, zwolnienie. Jak będziemy o tym kiedyś robić film, to tam będzie 50 klatek. Babcia bardzo prosiła o ślub, nie mogła przeżyć, że mamy dwójkę dzieci bez ślubu. A że kochamy babcię, to musieliśmy to dla niej zrobić. Ja odkryłam talent Adriana, ponieważ on zaczął rysować rysunki dla dzieci, po prostu naszym dzieciom. Rysował i ja mówię, kurczę, ty świetnie rysujesz, byłam w ogóle w szoku. I zaczęłam go namawiać, żeby zaczął coś tam szkicować, rysować. Zaczęło się od rysunków. A później, jak już zaczął malować, to w pandemii, trochę pandemia na to też wpłynęła, że nagle... No, znaczy, zacząłem malować przed pandemią, ale... No, tuż przed, ale rozwinąłeś się w pandemii. W grudniu 2019, a pandemia się zaczęła w 2020, tak? No, ale w pandemii nagle namalowałeś 70 obrazów. No tak. Pół roku chyba. Dzisiaj to już nic nie jest wstyd, tylko być złym człowiekiem jest wstyd. A w sztuce to nie wstyd, trzeba zawsze wkładać kijem mrowisko i szukać nowych rozwiązań, a przede wszystkim wychodzić ze swojej strefy komfortu. Z całą pewnością ja byłam zawsze osobą, która robiła mnóstwo rzeczy na raz i zawsze mi mówili, o Jezus, weź ty się zdecyduj, zrób, albo śpiewaj, albo zajmij się filmem. A ja jakoś, no nie mogłam się zdecydować, zawsze byłam konsekwentnie niekonsekwentna i zdecydowanie niezdecydowana. Nie, myślę, że w tej chwili w ogóle kompletnie zmienił się świat. W tej chwili myślę, że młodzi ludzie nie będą robili jednej rzeczy, nie będziemy mieli całe życie jednej pracy. I to jest super, bo możemy równocześnie realizować kilka swoich pasji. Myślę, że w każdym z nas trzemie kilka różnych osobowości. I teraz znam mnóstwo ludzi, którzy robią mnóstwo rzeczy naraz i nikt się już nie dziwi, że ja robię tyle rzeczy naraz.